Wyobraźmy sobie, że trafiamy do jakiegoś dziwnego kasyna, w którym gra się w jakieś dziwne, nigdzie indziej niespotykane gry. Powiedzmy, że jest tam kasjer, który ma dla nas worek. I mówi tak, czy chcesz zagrać w taką grę? Do worka wrzucę trzy kule zielone, trzy zielone kule. I trzy kule czerwone. I proponuję ci taką grę. Jeżeli włożysz rękę do worka, pomieszasz, pomieszasz, pomieszasz. Wszystkie kule są tego samego rozmiaru, nierozróżnialne na dotyk. Jeżeli wylosujesz dwie kule zielone, to wygrywasz nagrodę. I nagroda jest. 1 zł. Nagroda. 1 zł. No a zapłacić trzeba. Los, powiedzmy, kosztuje. 35 groszy Czyli to jest 0,35 zł Czyli płacisz 35 groszy I możesz zagrać Do wygrania jeżeli wyciągniesz Dwie zielone kule spośród pięciu z torby To możesz wygrać 1 zł No i teraz mam do was pytanie Czy chcielibyście zagrać w taką grę Nie chodzi mi o to czy wam się podoba Czy to będzie fajna zabawa Ale chodzi o to czy to się opłaca Z ekonomicznego punktu widzenia no to obliczmy sobie tutaj prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch zielonych kul? To zacznijmy może od tego, że obliczymy, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuję jedną zieloną kulkę. Czyli wyobraźmy sobie, że wkładam rękę, wyjmuję jedną kulkę, a potem wkładam rękę drugi raz, wyjmuję drugą kulkę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem wyciągnąłem zieloną? No to wszystkich możliwych kulek mamy 5. Torba jest nieprzezroczysta, więc wszystkie są tak samo prawdopodobne. No, i trzy z nich są zielone, czyli prawdopodobieństwo, że wylosuje w jednym losowaniu zieloną kulkę jest równe 3 piąte. No dobrze, a teraz jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuje zieloną kulkę w pierwszym losowaniu i wylosuje zieloną kulkę w drugim losowaniu? Tutaj mam taki symbol przecięcia, no bo jeżeli to są zbiory, to jest zbiór zdarzeń sprzyjających w losowaniu w pierwszym losowaniu zielonej kulki, to jest zbiór zdarzeń sprzyjających wylosowaniu zielonej kulki w drugim losowaniu, to część wspólna oznacza wylosowanie w pierwszym zielonej kulki i w drugim zielonej kulki. Więc to prawdopodobieństwo musimy teraz obliczyć. Powiecie, no tak, no robiliśmy już takie zadania, trzeba po prostu wziąć 3 piąte, pomnożyć przez siebie dwa razy i dostaniemy wynik, to będzie 9 z 25. Otóż okazuje się, że nie. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że po tym jak wyjmę jedną kulkę, wylosuję pierwszą kulkę, to zostawiam ją na stole, nie wkładam jej z powrotem do worka. Czyli to drugie losowanie, tutaj, ono nie jest niezależne od pierwszego, dlatego że w zależności od tego, czy za pierwszym razem wylosowałem zieloną czy czerwoną, to w drugim losowaniu losuję z innego zbioru. Czyli to zdarzenie nie jest niezależne od pierwszego. Czyli ono zależy trzeba to wyraźnie napisać zależy od wyniku. Pierwszego losowania. No właśnie, więc to trochę komplikuje nam rachunki, ale poradzimy sobie z tym. No bo musimy teraz popatrzeć na to w ten sposób. Czyli to będzie iloczyn pewnych prawdopodobieństw. To będzie prawdopodobieństwo tego, że w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy zieloną kulkę, razy prawdopodobieństwo tego, że w drugim losowaniu Wylosowaliśmy zieloną pod warunkiem, że w pierwszym wylosowaliśmy zieloną. Ta pionowa kreska tutaj ona oznacza pod warunkiem. To znaczy pod warunkiem. Czyli to jest prawdopodobieństwo warunkowe wylosowania zielonej kuli w drugim losowaniu pod warunkiem, że w pierwszym wylosowaliśmy zieloną. No to teraz możemy to obliczyć. Bo to będzie po prostu równe no, to już obliczyliśmy. Wiemy, że to jest 3 piąte. Czyli w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy zieloną kulkę, zostajemy dalej w grze, no i losujemy drugą. No i jak losujemy drugi raz, no to jednej zielonej już nie ma. Tak założyliśmy, że wylosowaliśmy zieloną kulkę w pierwszym losowaniu. Czyli losujemy teraz spośród czterech kulek i są dwie zielone wśród nich. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania zielonej w drugim losowaniu pod warunkiem, że w pierwszym wylosowaliśmy zieloną, jest równe 2 czwarte, co po skróceniu da nam jedną drugą. Możemy napisać, że to jest 3 piąte pomnożone przez jedną drugą, czyli ostatecznie to będzie 3 piąte razy 1 druga to są 30. To można zapisać na przykład jako 0,3 jako ułamek dziesiętny, lub jak ktoś lubi 30%. Tak, czyli mamy 30% szans. Na wygranie tej złotówki. Wracamy teraz do naszego pytania, czy chcemy zagrać w taką grę? Czy nam się to ekonomicznie opłaca? No i tutaj trochę wyprzedzając fakty, bo tego jeszcze nie omawialiśmy, policzymy coś, co się nazywa wartością oczekiwaną, czyli jaka jest średnia wartość wygranej, jak będziemy grali w tę grę wiele, wiele razy. Powiedzmy, że gramy wiele, wiele razy, tysiąc, dziesięć tysięcy razy gramy w tę grę. No i średnio. W 30% przypadków wygrywamy, tak? 30% przypadków wygrywamy razy 1 złoty, czyli to jest 0,3 razy 1 złoty, czyli średnio na jedną grę będziemy wygrywali 0,3 złotówki, czyli 30 groszy. Czyli jak będziemy grali w tę grę wiele, wiele razy, to średnio będziemy wygrywali 30 groszy na jedną grę. Średnia wygrana przypadająca na jedną grę będzie wynosiła 30 groszy, a zapłacić musimy 35 groszy. No to zastanówcie się, czy chcielibyście zapłacić 35 groszy, a dostać w zamian średnio 30 groszy. No oczywiście ekonomicznie się to nie opłaca. Jak zwykle w kasynach jest tak, że wygrywa średnio wygrywa kasyno. Na zakończenie zostawię Was taką zagadką. Czy opłacałoby się grać w tę grę, czy chcielibyście w nią grać, jeżeli zmienilibyśmy metodę losowania, jeżeli kasjer pozwoliłby Wam po wyjęciu pierwszej kulki, wrzucić ją z powrotem do worka i losować drugi raz znowu spośród pięciu kulek. Zastanówcie się, czy wtedy ta gra byłaby dla Was opłacalna.